Cuda Jezusa. Jesteśmy w Galilei, która okupowana jest przez Rzymian. Czasy są ciężkie, podatki bardzo wysokie, ludzie biedni i pozbawieni wszelkiej nadziei. Wspomóż głodnego! Wspomóż głodnego! Już niedługo nadejdzie zapowiadany w przepowiedniach Mesjasz. Wszyscy oczekują z nadzieją i wierzą, że uwolni on ich od Rzymian. Zejdź mi z drogi! Na co się tak gapisz? Pewnego dnia nadejdzie Mesjasz i zmieni to wszystko. Czuję to w moim sercu. Mateusz desperacko poszukiwał pracy i został poborcą podatkowym. Zbierał podatki dla Rzymu. Następny! O, Szymon Piotr! Przyszedłeś zapłacić podatek. Teraz ja nic nie mam do ciebie. To jest tylko moja praca, przyjacielu. Nie jestem twoim przyjacielem, ty krwiopijco. Nie musisz mnie tak nazywać. Inni też przypominają mi to przezwisko. Jak możesz zbierać podatki, skoro wiesz, że tak dużo pracujemy za tak niewiele? To Rzym zabiera podatki, a nie ja. Żyjesz sobie spokojnie, patrząc na cierpienie własnego ludu. Sprzedałeś nas. Masz z nim jakieś problemy? Nie, nie mam żadnych problemów, żołnierzu. Ten dobry rybak przyszedł zapłacić swój podatek. Bardzo dobrze, zabierz go. Widzisz, mogłem kazać ci aresztować, ale nie zrobiłem tego. Ja jestem po waszej stronie. No, dalej, następny, płacić! Przygotujcie drogę Panu. Powiadam wam, Królestwo Niebieskie zbliża się. Ten człowiek nazywa się Jan Chrzciciel. Żyje na pustyni i żywi się tylko miodem i korzonkami. Przyniósł ludziom wiadomość, na którą czekali i którą chcieli usłyszeć. Nadchodzi Mesjasz. Zbliża się Syn Boży. Odwróćcie się od swoich grzechów, a będziecie zbawieni. Nie stawiajcie się ponad prawa boskie. Nie jest kapłanem ten, kto jest najbogatszy. Nawet król Herod złamał prawo, biorąc za małżonkę żonę swojego brata. On uśmiera się mówić przeciwko królowi. Ten człowiek jest bardzo odważny. W Nazarecie żył człowiek o imieniu Jezus. Twój kuzyn Jan Chrzciciel utorował drogę dla ciebie. Ludzie słuchają i czekają. Tak, matko, wiem. Nie chcę, abyś odchodził, ale w głębi duszy wiem, że już czas, abyś zaczął wypełniać swoją misję. Będę tęsknić za tobą, synu. Odwróćcie się od swoich grzechów. Powiedz nam jak! Nie wystarczy powiedzieć, jestem dobry i wierzę w Boga. Musicie pokazać swoją wiarę poprzez wasze uczynki. Jeśli macie bogactwa, rozdajcie je potrzebującym. Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni.
Nauczycielu, jesteśmy celnikami. Co mamy czynić? Nie pobierajcie ponadto, ile wam wyznaczono. A my co mamy czynić? Nie używajcie siły swej przeciw niewinnym ludziom. Powiedz, nauczycielu, kim ty właściwie jesteś? Czy ty jesteś Mesjaszem? Jestem jak głos wołającego na pustyni. Powiedz, w czyim imieniu zmywasz grzechy ludzi? Tak. Niech powie, niech wytłumaczy. Oczywiście, niech powie. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ochrzcij mnie, kuzynie. To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. A ci, którzy patrzyli, wiedzieli, że zobaczyli coś cudownego. Niedługo potem Jan Chrzciciel został uwięziony i miał stanąć przed królem Herodem. Jezus przybył do Kafarnaum, miasta w Galilei. Ludzie przeciskali się, aby go usłyszeć. Znowu nie ma ryb. Jesteśmy bardzo zmęczeni po całodziennym łowieniu. Nie złapaliśmy tylu ryb, aby nakarmić nasze rodziny. Tak, a poborców podatkowych to niewiele obchodzi. Nawet kiedy czasy są ciężkie i mamy tak mało, oni ciągle biorą i biorą. Patrzcie, kto nadchodzi. Hej, Jakub i Jan. Dawno was nie widzieliśmy. Gdzie przebywaliście? Słuchaliśmy Jezusa. Przybył tu, aby mówić do ludzi. Najpierw słuchaliście Jana Chrzciciela, a teraz tego Jezusa. Czy wy nie rozumiecie? Ci ludzie nie mogą zmienić naszej sytuacji. Jutro będzie takie samo jak wczoraj i przedwczoraj. A może jeśli posłuchasz Jezusa, nauczysz się myśleć inaczej? Niech nauczy ryby, żeby wpływały do naszych sieci. Z przyjemnością o tym posłucham. On tu jest! Jezus tu jest! Mistrzu! To jest mój brat, Szymon Piotr. Mogę popłynąć twoją łodzią? Bądź moim gościem. Słowa Jezusa natchnęły ludzi, którzy go słuchali. Nie opuszczaj nas! Mów do nas! Mów do nas! Kiedy zobaczyli go na pokładzie łodzi Piotra, pomyśleli, że chce ich opuścić. Pewnego dnia rolnik poszedł posiać ziarno na swym polu. Niektóre z ziaren zakiełkowały na drodze. Ptaki bardzo szybko wydziobały te ziarna. Inne ziarna upadły na kamienie, gdzie nie było dobrej gleby. Ale mimo to wykiełkowały. Kiedy wstało słońce, kiełki spaliły się, bo nie miały korzeni. Wykiełkowały i umarły. Ale niektóre z ziaren rolnika upadły na dobrą glebę i te ziarna dały dobry plon. A oto morał mojej przypowieści. Człowiek, który siał zboże, przekazywał wiadomość. Nie dotarła ona do tych, którzy stali z boku.
Odeszli i szybko o wszystkim zapomnieli. Ziarno na skale to ci, którzy przyjmują wieść na początku z radością, ale szybko tracą wiarę po pierwszych oznakach kłopotów. Ziarno, które padło na dobrą glebę, to ludzie, którzy przyjęli wiadomość i cieszą się nią. Bądźcie ziarnem na dobrej glebie. Popłyńmy teraz na środek jeziora i zarzućmy sieci. Byliśmy tam dzisiaj, tam nie ma ryb. Łowiliśmy godzinami i nic nie złapaliśmy. Zrób tak, jak on mówi, bracie. To strata czasu. Tak jak mówiłem, nie ma nic. Teraz wyciągnijcie sieci. Ale... Zrób to, bracie! Bardzo dobrze. Co? Jakubie! Janie! Musicie mi pomóc! Ryby! Ryby! Tyle ryb! Nigdy nie mieliśmy takiego połowu! Jest tyle ryb, że nie mieszczą się w łodzi! Zostaw mnie, panie. Jestem grzesznikiem. Nie ma litości dla mojego serca. Nie jestem ciebie wart. Nie bój się, Szymonie Piotrze. Dołączcie do mnie i poławiajcie ludzi zamiast ryb. Od tego dnia Szymon Piotr stał się jednym z najwierniejszych uczniów Jezusa. W Kanie, w miasteczku w Galilei, odbywało się wesele. Rodzicami panny młodej byli przyjaciele Marii, a Jezus i jego uczniowie także byli weselnymi gośćmi. Co to znaczy, że skończyło się? Czy jesteś tego pewien? Nie byliśmy przygotowani na przyjęcie tylu gości. Więcej wina, proszę. Mój kubek jest pusty. Możecie podać mi wino? Już skończyło się wino. Nic już nie zostało. Czemu cię to martwi, matko? Mój czas jeszcze nie nadszedł. Rodzice panny młodej to moi dobrzy przyjaciele. Dlaczego niszczyć ich szczęście? Czy nie możesz im pomóc? Dobrze, matko. Zbierzcie wszystkich służących. Tak, mistrzu. Napełnijcie te dzbany wodą.
Ale po co? Potrzebujemy wina, nie wody. Zróbcie tak, jak mówi mój syn. A kiedy to zrobicie, wznieście toast za gości i pannę młodą. Woda wypływa jako wino. Co to jest? To jest to, co nazywamy dobrym winem. Dobre. Większość podaje lepsze wino na początku, a potem i tak wszyscy są pijani, więc mogą pić gorsze wina. Ale to wy wiecie, jak traktować swoich gości. Zdrowie młodej pary! Kto zachował najlepsze wino na koniec? Za młodą parę! Za parę młodą! Za parę młodą! Kiedy wieść o tym pierwszym cudzie się rozeszła, wzrosła sława Jezusa. Tłum stawał się coraz większy. Nieczysty! Nieczysty! Cofnąć się! Ostrożnie, mistrzu. Ten człowiek jest trędowaty. Ostrzega nas, żebyśmy się cofnęli. Nie bój się. Mistrzu, nie. Nie dotykaj go. On jest chory. Nie martw się, Jakubie. On dobrze wie, co robi. Jeżeli sobie życzysz, możesz mnie oczyścić. Życzę sobie. Bądź czysty. Jezus uleczył trędowatego. Siła uzdrawiająca Pana jest razem z nim. To ty mnie uzdrowiłeś. Dziękuję ci. Dziękuję ci. Idź do świątyni i złóż ofiarę. Nie mów nikomu, co się tu wydarzyło. Dziękuję ci, dziękuję ci. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Kiedyś byłem trędowaty, ale Jezus mnie uzdrowił. Jezus mnie uzdrowił. Witaj. Cudowne uzdrowienie trędowatego przez Jezusa rozsławiło jego imię wśród ludu. Wkrótce Jezus ze swoimi uczniami udał się w podróż na drugą stronę jeziora Genezaret. Mistrzu, musisz być zmęczony całodziennym nauczaniem. Dlaczego nie odpoczniesz? Obudzimy cię, kiedy dotrzemy na drugą stronę. Wieje zbyt silny wiatr. Zróbcie, co tylko możecie. Czekajcie, ludzie. Rozbijemy się. Koniec z nami. O, nie. Uratuj nas, Panie. Mistrzu, pomóż nam. Nie ma w was wiary. Uspokójcie się. Nie ufacie mi nawet teraz? Powiedzcie, kimże jest ten człowiek, że wiatr i fale są mu posłuszne? Kiedy rozeszła się wieść, że Jezus naucza w Kafarnaum, przybyły tam ogromne tłumy.
Czterech ludzi przyprowadziło sparaliżowanego przyjaciela, ale tłum był tak wielki, że musieli położyć go na dachu domu. Jezus widział, że człowiek ten nie ma w sobie wiary. Nie bójcie się, wasze grzechy będą wybaczone. Bluźnierstwo! Tylko Bóg ma takie prawo, aby wybaczać grzechy. Masz rację, tylko Bóg. Powiedz mi, co łatwiej zrobić? Powiedzieć, że wasze grzechy są odpuszczone, czy wstać i pójść? Aby pokazać, że Syn Boga posiada moc wybaczania grzechów, wstań. Człowiek od wielu lat był sparaliżowany. To jest cud! Dzięki ci, Boże! A teraz zabierz swoje posłanie i idź do domu. Te cuda umacniały wiarę uczniów Jezusa. Ale inni, którzy widzieli to, obawiali się go. Wtedy Jezus spotkał poborcę podatkowego, Mateusza. Następny! O! Chodź za mną. Co ja? Mistrzu, nie proś tego zdrajcy, poborcy podatkowego, aby szedł z nami. Ten człowiek dla zysku sprzedałby własną matkę. Powiadam ci, Szymonie Piotrze, to grzesznik, który potrzebuje ratunku. Kto bardziej potrzebuje doktora, zdrowy czy chory? Tak, mistrzu, ale ciągle uważam, że on do nas nie pasuje. Kiedy ty pierwszy raz przyszedłeś do mnie, też byłeś grzesznikiem. Czy nie powitałem cię z otwartymi ramionami? Więc na co jeszcze czekasz? Przyłącz się do nas, pobor... O, Mateuszu. Tak! Tak, już idę! Zaczekajcie na mnie! Jezus! 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 Oto nadszedł człowiek o imieniu Jair, który był zwierzchnikiem świątyni. Proszę! Przepuśćcie mnie, proszę! Błagam cię, panie! Moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, aż żyć będzie. Więc prowadź nas. Taka chora, taka słaba, już ledwo chodzę. Było już wielu lekarzy, ale mój stan tylko się pogorszył. Gdybym tylko mogła podejść bliżej i dotknąć go, może poczułabym się lepiej. Troszeczkę bliżej. Bliżej. Kto mnie dotknął? Mistrzu, tu jest bardzo dużo ludzi, a ty pytasz, kto cię dotknął? Ktoś mnie dotknął. Poznałem to, bo siły mnie opuściły.
Ufaj, córko. Twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i nie cierp więcej. Proszę, musimy się spieszyć. Już za późno, Janisze. Nie płacz, Jairze. Ta dziewczynka tylko śpi. Jak śmiesz mówić, że to tylko sen? Nie bój się, Jairze. Idź i uwierz, że twojej córce nie stało się nic złego. Ja wierzę. Nie, nie. Moje dziecko. Moje dziecko. Moje dziecko. Mała dziewczynko, wstań z łóżka. Mamo, dlaczego ty płaczesz? Chyba jest głodna. Dajcie jej coś do jedzenia. I nie mówcie nikomu o tym, co się tu działo. Niedługo po tych wydarzeniach Jan Chrzciciel został stracony. Po całej nocy spędzonej na modlitwie do Boga, Jezus wybrał spośród swoich uczniów 12. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Kiedy Jezus przybył do Betsajdy, znalazł tysiące ludzi czekających na Niego. Wszedł między nich i leczył chorych i głosił przypowieści. Żył kiedyś człowiek, który miał dwóch synów. Młodszy powiedział ojcu: daj mi tę część majątku, która mi się należy. Wtedy ojciec podzielił swój majątek pomiędzy dwóch synów. Starszy został w domu i pracował w polu. Młodszy opuścił dom i żył jak książę, tracąc swój majątek na wystawne życie i hazard. Wkrótce zasoby finansowe młodszego syna skończyły się. Teraz, kiedy był bez grosza, jego nowi przyjaciele zniknęli. Musiał zacząć żebrać na ulicach. Idź do pracy. Rolnik wynajął go do pilnowania świń. I niebawem najmłodszy syn musiał jeść to samo, co jadły świnie. Służący mojego ojca mają ubranie. Dużo jedzenia, a ja tu, jego syn, bez grosza i głodny. Jeżeli będę błagał ojca o przebaczenie, może przyjmie mnie do pracy jako służącego. O, synu, wróciłeś, tęskniłem za tobą. Ojcze, jestem złym człowiekiem, zgrzeszyłem wobec Boga i wobec ciebie. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Służba!
Przynieście najlepsze ubrania i ubierzcie go. Nałóżcie mu pierścień na palec i buty na nogi i zabijcie najładniejszego cielaka. Będziemy świętować. Bo mój syn był martwy, a teraz jest żywy. Był zagubiony i odnalazł się. Ojcze, jak możesz mnie tak traktować? Od lat pracuję dla ciebie jak niewolnik, a ty nie dałeś mi nic. Ale dla brata, który opuścił dom i roztrwonił pieniądze, zabijasz najlepszego cielaka? Mój drogi synu, wszystko, co posiadam, należy do ciebie, ale musimy świętować naszą radość, bowiem twój brat, który był martwy, ożył. Był zagubiony, ale się odnalazł. I tak postępuje Bóg, wybacza tym wszystkim, którzy wracają z czystym sercem. Mistrzu, robi się późno. Powinniśmy odesłać ludzi do domów, aby się posilili i wypoczęli. Ale nie ma potrzeby, żeby się już rozchodzili. Tutaj nie ma nic do jedzenia. Nakarmimy. Ale czy? Ten chłopiec ma trochę jedzenia. Czy możesz podzielić się tym jedzeniem z innymi? Ale ja mam tylko tyle. Ja wiem, że ci ludzie czekają na chleb. Mam tylko kilka ryb, jak podzielić je? Co zrobić, gdy już długi cień? Ja także nic nie jadłem przez cały dzień. A wszystko, co mam, w tym posiłku czas. Za mało, by nakarmić jednego z nas. Wszystkim, co mam, choć chce mi się jeść, podzielę się z wami też. Jak nakarmić wszystkich tu, gdy chleba brak? Czy jest ktoś, kto powie mi lub da jakiś znak? Ja wiem, że ci ludzie czekają na chleb. Mam tylko kilka ryb, jak podzielić je? Wszystko, co mam, w ten posiłku czas. Za mało, by nakarmić jednego z nas. Wszystkim, co mam, choć chce mi się jeść, podzielę się z wami też. Gdyby ryb mieć więcej i było chleba wprót, to nie doskwierałby już ludziom głód. Lecz co zrobić mam, gdy pusty jest kosz? Jak ich nakarmić? Kto zrobi to? A wszystko, co mam, w ten posiłku czas. Za mało, by nakarmić jednego z nas. To, co mam, należy do ciebie. Jesteś, chłopcze, bardzo hojny. Ale mistrzu, tak jak powiedział chłopiec, są tu tysiące ludzi, a jedzenia niewiele. Bądź błogosławiony, nasz panie, za te wszystkie dary ziemi, które nam zesłałeś. Wszystkim, co mam, w tym posiłku czas. Nakarmi Jezus każdego z nas. Wszystkim, co mam, w ten posiłku czas. Nakarmi Jezus każdego z nas.
Jezus polecił swym uczniom, aby wsiedli do łodzi i przepłynęli jezioro Genezaret, kiedy on stanie przed ludźmi i powie, aby z modlitwą poszli do domów. Wiatr znosi nas z kursu. A co z Jezusem? Jak do nas dołączy? Co? Co to? Co to? Kto to? Mówię wam, to jest duch! Już wszystko w porządku, nie bójcie się. To tylko ja. Mistrzu, jeżeli to naprawdę jesteś ty, to każ mi iść do siebie po wodzie. Więc chodź do mnie. Słyszałeś go, bracie? Idź już! Idź po wodzie, Szymonie Piotrze. Jest zimno. Nie obawiaj się. Patrz! Woda utrzymuje go! Chodź. Ty możesz to zrobić, bracie. Ja się boję. Mistrzu! Ocal mnie! Ocal mnie! Och, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Bałem się, mistrzu. Dlaczego wciąż wątpisz po tym wszystkim, co ci pokazałem? Ty naprawdę jesteś Synem Bożym, mistrzu. Wkrótce posłaniec z Betanii przyniósł Jezusowi alarmującą wiadomość. Przynoszę wiadomość od twoich przyjaciół z Betanii, Marty i Marii. Ich brat Łazarz jest chory. Błagają cię, abyś przybył szybko i ocalił go. Ta choroba nie zakończy się śmiercią, ale pokaże wielkość Boga i siłę Jego Syna. Betania jest blisko Jerozolimy, a twoi wrogowie z pewnością cię ukamienują. Tak, teraz podróż do Betanii to jak wejście do jaskini lwa. Wszyscy kochamy Łazarza, ale podróż do Betanii jest ryzykowna. Dokąd teraz, mistrzu? Do Betanii. Betanii? Ależ, mistrzu, kilka dni temu powiedziałeś, że nie możemy iść do Betanii. Nasz przyjaciel Łazarz śpi. Idę go obudzić. Skoro Łazarz tylko śpi, to nic mu nie jest. Nie. Łazarz nie żyje. Nie żyje, ale... Nic nie rozumiem. Mistrzu, skoro był chory, to dlaczego czekaliśmy? Aby wasza wiara umocniła się, gdy go obudzę do życia. Nic oprócz katastrofy nie czeka nas w Betanii. Chodźmy wszyscy, to umrzemy razem. Tomaszu, moje życie, tak jak dzień, nie dobiegło jeszcze do końca. Och, mistrzu, gdybyś przybył tu wcześniej, mój brat Łazarz nie umarłby. Ale wiem, że Bóg spełni wszystko, o co go poprosisz. Twój brat znowu wstanie, Marto. Wiem, że wstanie znowu w dniu sądu ostatecznego. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ci, którzy wierzą we mnie, będą żyli nawet po śmierci. A wszyscy ci, którzy żyją i wierzą we mnie, nie umrą. Wierzysz w to? Tak. Wierzę, że jesteś Synem Boga, Chrystusem, który przyszedł na ziemię, aby zbawić nasze grzechy. Och, mistrzu, za późno. Nasz brat nie żyje już od 4 dni. Powiedz mi, gdzie jest pochowany? Maria, Marta i 12 apostołów podążyło za Jezusem do grobowca. Jest pochowany tu, w jaskini. Odsuńcie ten głaz. Ale mistrzu... Jeżeli wierzycie, zobaczycie wielkość Boga.
Łazarzu, wstań! Odwińcie go i puśćcie. Widziałem to na własne oczy! Przywrócił Łazarza do życia w cieniu Jerozolimy! Wielu to widziało. Po każdym cudzie coraz więcej ludzi podąża za nim. Niedługo będzie panował nad wszystkimi ludźmi! A Rzym odmówi współpracy z nami. Przez niego stracimy wszystko, co posiadamy. Widzicie, co musimy zrobić. On musi umrzeć, albo odwróci się od nas cały naród. Niedługo udam się w drogę do Jerozolimy, a tam będę sądzony przez kapłanów i starszyznę świątyni. Będę stracony. A gdy miną 3 dni, z martwych wstanę. Jeżeli zostaniecie ze mną, zobaczycie wiele cudów. Jeżeli za mną podążycie, idźcie za mną całym sercem, albo wcale. Jezus dokonał wielu cudów. Leczył chorych, uzdrawiał trędowatych, przywracał martwych do życia. Nawet chodził po wodzie. Podczas gdy jedni nie rozumieli i bali się Jezusa, inni umacniali swą wiarę. Naprawdę jesteś Synem Bożym, Mistrzu. Poprzez te cuda Jezus ukazał swoją wielkość. A przez swoje kazania nauczył nas, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i musimy kochać się i szanować. Polskiej udział wzięli Renata Berger, Hanna Kinderkis, Jacek Kis, Krzysztof Zakrzewski, Radosław Popołnikowski, Piotr Plebańczyk, Robert Puszka, Janusz Rymkiewicz i inni. Piosenki w wykonaniu Ewy Rutkowskiej i Radosława Popołnikowskiego. Opracowanie i udźwiękowienie Studio NBF Warszawa.